Cześć, dzień dobry, mamy 30 stycznia 2017 roku. Przed Wami kolejny Daily News, zapraszam do oglądania. Do Ark Survival Evolved wchodzi dzisiaj największa i bardzo interesująca aktualizacja. Tech Tier, bo tak nazywa się update, wprowadza dodatkowe elementy świata science fiction, które teraz będą zauważalne jeszcze bardziej. Zbroje, bronie, jetpacki i więcej futurystycznych technologii. Nie dajcie się jednak zwieść, że to w jakiś sposób zachwieje klimatem gry, bo przecież Ark od zawsze pachniał przyszłością i w żadnym wypadku nie była to gra neandertalczykiem. Już wbudowane implanty w nasze ciało czy interfejs świadczą o zaawansowanej technologii, która krążyła między dinozaurami. Teraz natomiast będziemy ją widzieli w pełnej krasie. Ostatnim razem wspominaliśmy Wam o Nilfgaardzie, który niedługo szturmem weźmie Gwinda i pojawi się jako nowa frakcja 6 lutego. Jak się jednak okazuje, nie będzie to ostatnia dostępna w grze nacja. Redsi podczas spotkania w Moskwie zdradzili, że produkcja otrzyma kolejną stronę konfliktu. Oprócz tego została potwierdzona czystka kont po becie i to raczej nikogo nie powinno dziwić. Osoby, które kupowały beczki za prawdziwą gotówkę, otrzymają po premierze ich zwrot, więc nie ma się o co martwić. Exile in the North wprowadziło niedawno do Gigantic nowego bohatera. Tym razem jednak gracze muszą się mieć na baczności, bo w grze pojawiły się dwa nowe stwory. Przywitajcie Winter Bloomera oraz Yeti Cyclopa. Obie postacie specjalizują się w zamrażaniu, dlatego nie warto zbliżać się do nich w pojedynkę. Zarówno mroźny drzewiec, jak i jednookie Yeti mogą w kilka sekund zmienić nas w sopel lodu za pomocą obszarowych ataków. Oprócz tego twórcy wydali nową prezentację postaci mistrza sztuk walki Wu. Deweloperzy z ArenaNet starają się dotrzymać słowa na temat Guild Wars 2, dostarczając nam nową zawartość regularnie co 2-3 miesiące. Oznacza to zatem, że dalsza część Living World zostanie opublikowana już niedługo, bowiem w lutym. Wprowadzi ona nie tylko czwarty odcinek historii, ale naprawi przy okazji kilka zgłoszonych przez graczy błędów, jak i doda grupową farmę ladderu. Twórcy zapowiedzieli również balans umiejętności, który otrzyma osobną aktualizację, by nie łączyć zmian z nowym odcinkiem Living World. Niestety aktualizacja nie wprowadzi legendarnych zbroi. Te prawdopodobnie pojawią się podczas premiery 5. odcinka Living World. Przypominam tylko, że gracze czekają na nie od 2015 roku. Miejmy zatem nadzieję, że jak już się pojawią, będą warte tego oczekiwania. Przed Wami 8, a może nawet 9 miesięcy czekania na Open Beta Dauntless, bo ta ma ruszyć tą jesienią. Dauntless to z kolei ciekawie zapowiadająca się produkcja koncentrująca się na polowaniach. Konkretnie rzecz ujmując, wcielamy się w łowców wybierających zlecenia i ruszamy ubić wielką bestię, tutaj zwaną Behemotem. Jak można się było spodziewać, nie mamy otwartego świata. Spotykamy się z innymi graczami w miastach, by razem przygotować się na wyprawę. Przeciwnicy natomiast wydają się o wiele bardziej wytrzymali niż w innych produkcjach. Jeśli Dauntless przypomina wam serię Monster Hunter, to nie jest to przypadek. Twórcy przyznają się otwarcie, że inspirowali się dziełem firmy Capcom. I to wszystkie newsy na dzisiaj. Jeżeli coś Wam się podobała, koniecznie zostawcie łapę w górę, komentarz, tudzież subskrypcję i pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek. Dzięki temu będziecie na bieżąco z kolejnymi filmami. Ja natomiast się żegnam, do usłyszenia, cześć!